Fotografia jest moją pasją w sumie już od 6 lat i gdy zaczęły się dofinansowania na własną działalność gospodarczą, postanowiłam wziąć w tym udział. Napisałam pierwszy biznesplan, bardziej ogólny, nakierowany na jakby studio fotograficzne. W trakcie pisania drugiego biznesplanu chciałam się wyróżnić spośród konkurencji. Postanowiłam wpisać coś takiego jak fotobudka, automat, który tak naprawdę będzie sam robił zdjęcia, a moim zadaniem będzie współpraca z klientem, projektowanie szablonów. Dodatkową wartością było to, że jestem studentką fotografii i moja działalność także związana jest z fotografią. Dlatego dało mi to więcej punktów i dzięki temu myślę też dostałam dofinansowanie na wysokim poziomie, bo byłam bodajże 6 na liście. Dostałam te pieniądze, spełniłam jakby obydwa te moje marzenia, że i mam swoje studio fotograficzne, swój własny sprzęt bardzo dobrej jakości i dodatkowo fotobudkę, która jakby na moim etapie jest wspaniałą rzeczą. Jednocześnie mogę właśnie i zarabiać, jeżdżąc fotobudką, i studiować, czyli jakby doszkalać się z tej fotografii, bo wiadomo, że no ciągle potrzeba jakichś nowych inspiracji i też pomocy, bo jest wiele dziedzin fotografii, a ja też nie do końca jeszcze poznałam, co tak naprawdę chcę robić do końca, ale w każdej kategorii na razie próbuję. Nazywam się Zosia Gnat, studiuję w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Nowoczesne Techniki Fotograficzne w mediach. Zajęcia z fotoreportażu, które są teraz w tym drugim semestrze, trzecim semestrze, są moim zdaniem no najlepsze. Teraz musimy zrobić, każdy musi zrobić swój projekt. Normalnie myślę, że gdyby ktoś mi nie kazał tego zrobić, to bym nie drążyła tak tematu, tak? Ja musiałam wracać co tydzień w to samo miejsce, musiałam szukać innych kadrów, jakoś to ugryźć, stworzyć jakąś historię i jest to dla mnie ciężkie, bo na przykład mam problem z pracą z ludźmi, którzy jakby no nie wiedzą, że robię im zdjęcia i jest to dla mnie pewna bariera, no ale przez to, że pan Marcin przez cały czas pomagał mi, mówił, zobacz, są takie fotoreportaże, pokazywał inne jakieś pomysły, sam dawał, ja szłam i to realizowałam i też właśnie potem przynosiłam mu te zdjęcia, on na przykład to super na przykład jest zdjęcie, o to chodzi, tak? Ale na przykład to trzeba poprawić, bo tutaj nie wiem, światło albo kadr jest niedobry albo jakiś nie tak interesujący jak powinien być. No i tak jakby ciągle wracanie do tego, robiłam to pół roku, tak naprawdę taki materiał i jeszcze dalej go tworzę, bo nie jest skończony. Wybieram z tysiąca zdjęć, można powiedzieć, 10, które się nadają i jakby to jest tworzenie tego fotoreportażu. Myślę, że sama bym tego nie zrobiła i przede wszystkim bym nie miała tej wiedzy, no to wiedzy zdobywa się tutaj. Ja nie siedzę w domu i mogę mieć super aparat i to może leżeć, a tak naprawdę jak muszę coś zrobić, to czasami pokonuję swoje, no może nie wiem, lenistwo albo ciągle wymówki, że brakuje czasu, bo 100 tysięcy innych rzeczy i robię to. I potem już jest taki moment, przychodzi, że się samemu chce i zrobić te zdjęcia i to ulepszyć i coś pokombinować. Na przykład grafikę mieliśmy i obróbkę jakby zdjęć, co też było dla mnie wyzwaniem, bo wiadomo, że każdy fotograf, jeszcze taki początkujący czy średnio zaawansowany, jak widzi bardzo skomplikowany program graficzny i ma się sam nim zająć i tylko jakieś książki są, no to jest ciężkie, prawda? A mieliśmy też bardzo fajne zajęcia z grafiki. Mieliśmy zrobione rewelacyjne skrypty, na których było po kolei napisane, co trzeba zrobić z astrofotografii. Pan Michał Otrocki przyniósł na zajęcia dwa teleskopy. Na początku mieliśmy teorię w sali, a potem pojechaliśmy na plener w nocy i oglądaliśmy gwiazdy, też robiliśmy zdjęcia. Zajęcia z dronami, czyli fotografia powietrzna. To także były ciekawe zajęcia, dlatego że w dzisiejszym czasach drony też możemy spotkać na każdym kroku. Jest to nowy wynalazek i warto i fajnie go poznać i takie zdjęcia też i filmiki wykonywać. W ogóle warto zdobywać wiedzę, najlepiej studiując. Ja wybrałam Dolnośląską Szkołę Wyższą i połączyłam pasję z nauką.